razem wyjść w mecz skoncentrowani. Przygotowujemy się już teraz, trochę taktyki robimy pod przeciwnika i myślę, że będziemy musieli wyjść na 100% zagrać i będzie dobrze. Jak oceniasz Polpharma? Jaki to jest zespół? Jakie oni tam mają atuty, jakich nie mają atutów? Ciężko powiedzieć, bo to też jest zespół po przejściach, tak jak my, zmienili trenera, mają teraz nowych zawodników, także ciężko też się spodziewać, co będą dokładnie grali, ale też znamy trenera Łukomskiego, wiemy mniej więcej, jaką oni będą koszykówkę grali, także mamy troszeczkę łatwiej, żeby się do tego meczu przygotować. No i dla nas taki prosty plan, tak, żeby teraz pójść za ciosem, było wygrane pierwsze spotkanie, teraz dobrze byłoby w końcu wygrać u siebie. No, bardzo dobrze będzie, ale tak mówię, to spokojnie, wygraliśmy pierwszy mecz, teraz na spokojnie musimy się do tego meczu przygotować, walczyć i myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku i myślę, że wygramy ten mecz. To jest bardzo młody zespół, tak naprawdę. Bardzo dużo biegania, dużo łamania setów. To nie jest tak jakby troszkę na ten moment, nie jest to zorganizowana taka, jakbym to powiedział, taka koszykówka. Grają bardzo szybko, bardzo do przodu, także na pewno będzie powstrzymanie tutaj kontry. To będzie, uważam, jeden z kluczów do ataku. Tym bardziej, że ogólnie koszykówka poszła na tyle do przodu, że nikt nie chce grać set offensów w sensie tych ustawionych zagrywek, tylko wszyscy starają się rozwiązać akcje jak najszybciej. 10 sekund. My chcemy po prostu zmusić ich do tego, żeby grali na połowie, wracać do to, co było. Tak naprawdę to są takie założenia ogólne, a to, co będziemy robić jeszcze na placu, to są jakby tam inne rzeczy. Dołączył Martynas Pauliukenas, przede wszystkim bardzo dobry obrońca. No tak, 2 lata z rzędu najlepszy obrońca ligi, jakby nie patrzeć. Także na pewno, myślę, że w tym elemencie na pewno ich wzmocni. Nie wiemy do końca, jakie jest forma, aczkolwiek on zawsze był dobrze przygotowany, no ale na pewno nie jest w rytmie meczowym. To też jest inna sprawa. Ja myślę też, że nie ma co tutaj w żadnym wypadku skupiać się na jednym graczu, bo tak jak wcześniej wspomniałem, to jest młody zespół i tam od każdego z nich można się spodziewać trochę nieobliczalnej gry, więc trzeba być skupionym na każdym jednym graczu. Ale nastroje bojowe, cel jest prosty, zrobić ten drugi krok w tym sezonie w postaci drugiego zwycięstwa, pierwszego u siebie. Nawet nie drugi krok, tylko zgiąć kolano jeszcze do pierwszego roku, bo mówię, na razie jesteśmy w tej sytuacji takiej, że żeby nie popadać w jakiś tu hura optymizm, cały czas musimy mocno stąpać po ziemi i nie popadać w jakieś wariactwo. Mega, mega skoncentrowani, podejść do meczu z pełnym zaangażowaniem, bo tego oczekuję walki i to jest dla mnie najważniejsze.